Witajcie, kochani, pokutujcie i uwierzcie w Ewangelię, bowiem przybliżyło się do was Królestwo Boże. Przybliżyło się do was Królestwo Boże, dlatego, bo my tu jesteśmy, dlatego, że Bóg jest w nas i Bóg działa przez nas. Kochani, nazywam się Anita Rochniak i 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa, który zmienił całkowicie moje życie. Kochani, ja od zawsze myślałam, że znam Boga, ale tak naprawdę Go nie znałam. Robiłam dobre rzeczy, starałam się i nic z tego nie wychodziło. Ciągle chciałam zasłużyć, tak jak wszyscy. Wszyscy chcą zasłużyć na coś. Ale pewnego wieczoru stwierdziłam, że moje życie nie ma sensu. I mówię, ostatnia deska ratunku moją jest Jezus. I ja spokutowałam ze swojego życia. Przeprosiłam Go za to, że żyję bez Niego. I poprosiłam Go o pomoc. I On, wielki Bóg, przyszedł i uratował mnie. Uratował mnie przed śmiercią. Jestem pewna tego, że kiedy umrę, pójdę do nieba. I nie dlatego, że byłam dobra, ale dlatego, że oddałam swoje życie Jezusowi. Dlatego, że nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Że ja nic do tego nie dodaję. I chcę ci powiedzieć, że jedyną opcją dla ciebie jest Jezus. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa docierały do ludzi. Duchu Święty, ja modlę się, abyś przekonywał ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Abyś ich przekonywał, że to, że oni żyją sami dla siebie, jest beznadziejne. Abyś przekonywał ich, że potrzebują ciebie. Chcę wam powiedzieć, że potrzebujecie Jezusa. Pokutujcie i uwierzcie w moje słowa, bo moje słowa niosą życie. 2000 lat temu na ziemię przyszedł Jezus Chrystus. Chodził po tej ziemi tak jak ty. Żył świętym życiem. I umarł na krzyżu zamiast ciebie. Karą za grzech jest śmierć. Wystarczy, że popełniłeś jeden grzech. Najmniejszy. Wystarczy, że kogoś okłamałeś, oszukałeś. Jesteś winny śmierci. I nic na to nie wpływa. Ale Jezus właśnie po to przyszedł. Żeby wziąć karę ludzkości na siebie. Jedyne, co musisz zrobić, to uwierzyć w to. Wiecie, ja 4 lata temu zawołałam do Jezusa. Ja powiedziałam, że ja wierzę w to, że Ty, Jezu, umarłeś za moje grzechy. I ja przyjmuję to, że teraz jestem sprawiedliwa, bo Ty już zapłaciłeś. Karą za grzech jest śmierć. Jezus poniósł grzech. Jezus poniósł karę, Twoją karę. Do tego już nie da rady nic dołożyć. Wystarczy to przyjąć przez wiarę. Łaską jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, żeby ktoś nie powiedział. Ja robiłem dobre rzeczy, więc zasłużyłem. Jezus zasłuży zamiast ciebie. I jedyną opcją jest to, aby to przyjąć. Jeszcze dziś zawołaj do Jezusa. Jezus jest taki sam jak 2000 lat temu. On wciąż uzdrawia. On wciąż wyzwala. On może cię uratować. Jeśli jesteś na coś chory, przyjdź. Nieważne jaka to choroba. Przyjdź, a zostaniesz uzdrowiony. Jeśli jesteś zniewolony, przyjdź. Zostaniesz wyzwolony. Bóg jest dostępny. On zawsze jest taki sam. Wystarczy do Niego zawołać. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi, którzy tu przychodzą. Duchu
Duchu Święty, dziękuję Ci, że będziesz przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pamiętaj, to Ty decydujesz na tej ziemi. To jest tylko Twoja decyzja. Wybierz Jezusa i będziesz żył. Amen.